Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tight Lad Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda. Chyba więcej nie trzeba mówić, oprócz tego, że gramy z utytułowanymi zawodnikami, arcymistrzami, między innymi Hikaru Nakamura, Firuzia, przyszły mistrz świata prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Zapraszam do wspólnej zabawy, witam czat i tutaj już odpowiadam na pytania. Dzięki, Andrzeju. Turniej kandydatów, jak obstawiam, ciężko powiedzieć. Myślę, że Caruana jest bardzo głównym faworytem do zwycięstwa, ale to niekoniecznie musi się tak zdarzyć. No dobra, moi drodzy, zaczynamy. Mamy mistrza FIDE w pierwszej rundzie. Oczywiście tym rankingiem się nie sugerujmy. Mistrz FIDE to mistrz FIDE, tu nie ma słabych zawodników. Nie no, chyba dźwięk jest. W partii nie będzie dźwięku, tak, bo ja zmieniłem wystrój nieco i dźwięku ruchów nie będzie. Mam nadzieję, że to nie będzie dla was, nie będzie wam przeszkadzało ani podświetlania się posunięć ostatnich ruchów. Bardziej się wtedy skoncentruję, bo będę musiał zobaczyć, jakie są posunięcia wykonywane. Tak, taki mały teścik właśnie na wyglądzie metalowym, bo na wyglądzie metalowym jest ten dźwięk metalowy, który jest taki blaszany, taki dziwny trochę, nie drewniany. No dobra, mamy królewsko-indyjską, no i a poszło bicie, czyli tutaj mało ambitnie zawodnik podszedł do pozycji, jak widzę. Tu pogoniec G5 jest taki ruch wieża A8, ale taki ruch wieża F8 kiedyś widziałem, tylko nie pamiętam sensu tego posunięcia, wiecie? Ale ja zagram. Zagram ten ruch, zaskoczę pewnie przeciwnika. Nie pamiętam tylko sensu za bardzo. Ale to się później okaże. To i tak tego piona nie muszę bronić. No i dziwko małe ma przeciwnik. Zbił! A po biciu chyba tu. Z powrotem. Czyżbym przegiął? Nie wiem, czy przegiąłem. Powiem szczerze, aż muszę to przepatrzeć, bo dziwnie to wygląda. Zagramy H6 najpierw. Bez piona będę latał? Pogoniec H4. Tutaj bicie jakieś F6. Kurczę, to nie wygląda dobrze. A zbił jednak, dobra, wyszło na moje. No dobra, jak tu zbije, on zbije. Ja skoczę, on tu, ja tu. Aha, nie mogę tak, muszę tak zagrać. Dobra, bez piona będę latał, ale zachowałem czarnopolowego gońca. I tu za chwilę C6 jest ten skoczek, jeden wyjdzie. Później teoretycznie F6, ale tu jest bicie jakieś, ale tam coś. Pomyślimy. Piona w ciemno zawsze oddam, jeżeli on oddaje gońca w królewsko-indyjski czarnopolowego. Witam Cię w Rockins. Nie, wieża F8 na pewno nie jest po to, żeby pionka F6 pchać. Jest jakieś inne ukryte zadania tej wieży F8, ale nie pamiętam. Dobra, tak troszeczkę nie będę teraz zerkał na czat, później spróbuję. Przeciwnik się zamyślił. Nowa pozycja dla niego i dobrze. Spróbujmy rekompensatę jakoś tutaj znaleźć. Na pewno muszę tak zagrać. Okej, no i postraszmy go takim posunięciem. Na przykład tu grozi szach. Król G7, F6. Żeby później skoczka na przykład wyrzucić. No dobra, król G7, jak powiedziałem, tak zagram. Tylko jak tego skoczka wyrzucę, to też nie za wiele mi to chyba da. Nie no, ale muszę tak zagrać. I teraz skoczek D7. Figury jakieś wyprowadzać należy. No tutaj spróbujemy zwyczajnie. Albo nawet tak się przerzucić byłoby też zacnie. Tak będzie zacniej chyba. Znaczy w sensie zachować więcej figur. Tutaj. No bez pionka sobie latam, ale D7 mi nie wejdzie. Tu przepcha, to przepchamy raczej. Albo nawet tak. Nie no, przepchamy raczej i tam skoczkiem spróbujemy. Czarne pola są nasze. Jeszcze kwestia jest tego, że tu skoczek wchodzi i tak pewnie będzie grał skubaniutki. Albo nawet tak, no dobra. To nawet lepiej. No i tu się trzyma chyba wszystko. Wyprowadźmy ostatnią figurę. A skoczko miałem tam wrzucić, ale to zdążę, tak.
Dobra, on tutaj zagrał. Tak, to przepychamy. Ja przypuszczam, że właśnie białe mają tutaj spoko. Też obiecałem sobie, że będę wyprowadzał wszystkie figury. Bo muszę grać aktywnie w szachy. Trzeba grać aktywnie w szachy. Tu wezmę. Wróćmy. Skoczek i tu chyba muszę zagrać. Tak nieco to będzie wyglądało. Chyba biały ma dobrze. W zasadzie w tej pozycji. Jeszcze jakieś pułapki tego typu. Muszę zagrać A6 za chwilę. Zagrajmy te A6, niech będzie. No i tędy spróbujemy się przemykać. Oczywiście on nie wybije, ale zawsze można podważyć. On ma mało czasu, nie? Dobra, tędy będziemy musieli też iść po wolnej linii. No tutaj nie wpuszczę gościa. Tak, zagra mi. Nie zagrał tak, to w ogóle nie przemyślał sprawy. No to mamy gościa, no. No dobra, trochę przeciwnik pomógł, trzeba to stwierdzić. Tu coś grozi. Nie, no to nie wpuścimy go nawet i tutaj. Hop. No tak. O wiele lepiej mi się gra, jak nie słyszę dźwięków, powiem wam szczerze. Tak bardziej mogę się skupić. Jeszcze przeciwnik walczy, widzę. No i tutaj jakąś wymianę zrobimy. Myślę, że to jest najprostsze rozwiązanie. No dobra, poddał, ok. Pierwsze koty za płoty, jest zwycięstwo. Aż zerknę od razu w analizę. Już czytam, co tam piszecie. Goniec A5, czas to element gry. No tak, oczywiście, że element. Ten gość miał mało do powiedzenia w tej partii. No tak, no wiecie, ale już pokażę ocenę, bo wydaje mi się, że białe miały dobrze w pewnym momencie. Tylko jestem ciekawy w debiucie właśnie, a propos wieży F8, bo rzadko oczywiście gra się ten wariant wymienny. Podstawowym ruchem jest wieża E8, tylko wieża E8, F8 i sprawdźmy po skoczku E5. To nie może być dobre. Aha, po prostu zbić. Po prostu zbić, moi drodzy. Bo jak on bije, to ja biję tutaj. W ten sposób. Bo ja się bałem tego, myślałem, że król ma ciasno, a nie ma ciasno, bo idę tu. To jest w porządku, to jest. No tak, królewską indyjską. Trzeba grać ten wymienny wariant. Dobry wieczór. Tak, początek dopiero. Na F8 nie, to nie jest po to, żeby pchać pionka. Ja muszę się dowiedzieć, bo zapomniałem. Kiedyś ktoś mi powiedział dawno temu, jak jeszcze byłem dzieciakiem, nastolatkiem, ale nie pamiętam. Raz sobie to zagrałem i wygrałem naprawdę bardzo kiedyś fajną partię, pamiętam, ale sensu tego ruchu niestety nie jestem sobie w stanie przypomnieć. W każdym razie, zgrałem wieżę E8, no to już białe mają lepiej, nie? Według silnika. H6 i on pewnie goniec. Co? Aha, bo tutaj G5, tu coś tam ratuje, szarpie piony, okej. Więc wybicie według niego było spoko, ale tutaj skoczek, goniec D8, no mi się podobało. Ale on ma czystego piona więcej, to też się liczy. G3 tutaj. Nie grał źle, słuchajcie, on dobrze się tu przestawiał. Skoczek, tak. No białe mają tu dobrze. Według silnika E5, tak. No i tutaj, a trzeba było bić jednak, nie można było zamykać. No widzicie. Biały ma sporą przewagę. Czułem, że to jest przewaga białych ze względu na pionka, tylko i wyłącznie, bo ten goniec jest wyłączony z gry. Ile ja mam wzrostu? 182 bodajże, w dowodzie 3. No ale chyba 2. 182. Skoczek E2, wieża D8, tak, tutaj. No tak, tutaj takie no, oszustwo poszło małe. Z mojej strony tutaj. A5, tak. No i on B5 powinien zagrać. B5 to był bardzo dobry ruch i mógłby mnie pomęczyć, słuchajcie. Ale to też bije, on bije. Ja tu, on ma silnego piona, tam B4 jakieś. Nie, no ale on ma lepiej. Nie ma co tutaj na siłę mówić, że jesteśmy lepsi. No tutaj podstawił, nie? No dobra, nieistotne. Partia pierwsza poszła do przodu, więc jest dobrze. Hikaru jeszcze gra. Zawsze jak na niego klikam, to już jest po partii.
ma zwycięstwo. Pytanie szachowe. A no, 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 no. Serio, kiedyś na turnieju myślałem, że masz około 190. No to dobrze, że takie wrażenie sprawiam. Przynajmniej nikt nie podejdzie, nie zaczepi, nie? Jakiś dresiarz. Mówiąc w cudzysłowie, żartuję. Dobry wieczór. Już ostatnia partia, ostatnia partia. Dobra, lecimy dalej. Partia numer 2 za chwilę. Prawdopodobnie jakiś arcymistrz według tego rankingu, co miałem. Tak jest. Grałem z tym zawodnikiem. To jest dobry arcymistrz. Kazachstan. Jest bardzo dobry arcymistrz. Dzięki, Artus. Ok, skupmy się. Skoczek F6. Ja chyba nawet z nim raz zremisowałem, z tego co kojarzę. Z tego co dobrze kojarzę. Tak, zagrajmy. Inny trochę wariant spróbujemy sobie zagrać. Aha, tak, poszło. Ruszada tutaj, tutaj, tutaj. Chcę zostawić tego pionka na koniec G4. B4 wrzucę. C5 dostanę, nie? Spoko. Już podstawiłem. No niestety jakość mniej, ale za cenę chociaż tego gońca czarnopolowego. Wiecie, ale to i tak boli. Co zrobić? Jejku, tak szybko podstawić jakość. No ale walka jeszcze jest, no bo tutaj jest goniec czarnopolowy. Tylko kwestia dobrze się ustawić, bo z arcymistrzami może być bardzo trudno. No ze słabszym zawodnikiem mógłbym sobie poradzić. A tu z arcymistrzem nie będzie łatwo. Tu jest słaby punkt. Wezmę tego pionka. Chociaż może trzeba było. On weźmie mi tego oczywiście. No to jest oczywista. Oczywista oczywistość. Idę tutaj. Skoczek musi grać. Jak zbiję, to zbiję gońcem. Nie mogę tracić czasu na wybijankę. Oj, mi tam dzieciaczek krzyczy. Dzięki, szachy. Tutaj będzie chciał zagrać, nie? No właśnie. No wybić muszę raczej wtedy. Koniec tutaj, tymi gońcami na króla. Słuchajcie, no jakie inne wyjście? Na pewno on ma też taką pozycję jeszcze w miarę skrępowaną. Mam nadzieję, że tak to wygląda. No tu będzie szedł mi pionkiem. Teoretycznie może. Mogę zawsze tutaj wrzucić posunięcie. Tu wrzucę, mi zbije, zbije. Nawet muszę tak zagrać. No to będzie źle wyglądało. Powiem wam, teoretycznie mi się chyba podoba to białymi. Nie chcę się za bardzo podpalać, ale... Znaczy ja się nie podpalam, ale tak... Wygląda to dobrze. Mały szachuś krzyczał, moi drodzy. Domaga się swego. No co, bicie, bicie. Hetman B6, taki ruch widzę. Skoczek B5 ewentualnie jeszcze. Tu wybije. No coś tam jednak tak można próbować. A tutaj od razu zagrał. To jest może i dobre. Posunięcie. Teraz kwestia, jak się przerzucić, nie? Taktycznie musisz grać, Krzysztof, lepiej. Zagrajmy tak. Szybko tu. Może to być zbyt wolne. Może trzeba było konik B5, ale to już za późno. Skoczek, mam nadzieję, że trochę będzie paraliżował. Chociaż tu F4 i E5 nie mogę zagrać. No właśnie, tam już jakieś rzeczy grożą. Bardzo nieprzyjemne, tak. O rety. Muszę chyba zbić. Ciężko powiedzieć.
Odejdę tym skoczkiem tutaj. Szybko wybił, poszedł na te wymiany. Idziemy na króla, nie? Na skoczek musi iść do akcji. Czasu się robi coraz mniej, tak, może i tutaj. Dużo takich, powiedzmy, takich słabych pól się pojawia, chociaż czarne mogą chyba stać już dobrze. Właśnie te F6 poszło. Może tędy, słuchajcie, tędy przejdziemy. Tędy przejdziemy, żeby nie zasłaniać sobie wieża D4. Tutaj będę próbował atakować. Tu skoczek niestety ma taki dobry ruch. Koniec mój nie gra. No nie wygląda to dobrze. No właśnie. Tutaj jakieś wymiany. No idę na mata. Wiadomo, trochę tutaj. Jakiś lufcik trzeba zrobić, żeby mnie przydobrzył. Idę H4. Czasu coraz mniej. Zagrajmy tak. Wieża B1, żeby zagrać. A tu wieża E8 jeszcze jest taki ruch. No to wtedy wymienimy. Hetman E2 i tam będę miał opcję. O takiej tutaj. No muszę tutaj trzymać, on mi może zbić. Czy wieża B1 mogę zagrać? No zagram wieżę B1. Hetman C7, hetman D6 będzie chciał mi wymienić. Jak mi wymieni hetman? Nie wymienił. Co ja mogę? Koniec nie ma gry, co? Tak. A tu jest szach. Kurczę. Ale tam jeszcze mam coś. Nie, tu jest szach. To przegiąłem. Co tu się dzieje? Ile czasu? Mało. Tutaj chcę atakować. Wieża. Okej. Okay. Mat! Wygrałem! Wygrałem, słuchajcie. Jest! No arcymistrz za burtą. No pięknie się zaczyna. Oby się nie skończyło, wiemy jak. Ale jednak poświęcenie jakości, znaczy to było oddanie jakości, ja to podstawiłem, ale zobaczcie, to nie było też takie proste. Mamy gościa, nie? No nie klikały mi się te ruchy mi się klikały, to trochę mnie dekoncentrują, a tutaj jednak, bo już drugi turniej gram bez tych podświetleń i klikania, no to może dlatego. Macik, kurczę blade, hetman ze skoczkiem zrobili robotę, nie? Hetman na B8 był matnie. Nie, nie osiadam na laurach, spokojnie, spokojnie, ale takie zwycięstwo bardzo cieszy. Już nie zdążę tych filmów robić, wiecie, z arcymistrzami. Mata na B8 nie było. Poczekaj, tu. Łe, był, macie rację. Nie, nie było, bo on mógł jeszcze wieżę oddać. Gram tu, on wieżę, ja biję i jeszcze ma wieża E8. No mata jeszcze nie ma, ale fakt, odzyskiwałem figurę, nie? Tutaj figurę można było odzyskać. Tak, tak, już pokazuję mata. Słuchajcie, ale goniec H6. Sprawdźmy sobie szybko w ogóle te pozycje. Od początku, jak zdążymy, tak w miarę szybko, jak tu silnik to ocenia. D6, dobra, tutaj E5, roszada, tak. D5 pokazuje, żeby grać. No to był błąd, właśnie, bo muszę uważać na tę pułapkę, tutaj prześwit. No tak amatorsko trochę pograłem, ale... Ale trochę tutaj krwi też mu napsułem. Poszło tak, tak, tak. No dobra,
Trzasnąłem. A jednak tu. Jejku, zobaczcie, hetman F6. Skoczek atakowany i tu. Wprawdzie ja mogłem odbić, ale to też czarne na tym zależy, żeby wymieniać. Tak, presja czasu, macie rację. No dobra, poszło jak poszło, masa błędów, ale zamieszanie na szachownicy było i chyba to jest piękne czasem. Szczególnie jak się wygrywa. Dobra, wybił. No i patrzcie, komputer ocenia już nie jest tak porządną przewagę dla czarnych. Koniec B1, ale tutaj już idzie na mnie. Koniec A3, dobra, tu. Co? C5 taki ruch jest? Patrzcie, przewaga białych. C5, a dlaczego nie można zbić? Dobra, teraz się tego nie dowiem. Słuchajcie, gramy dalej. Jakiś chiński National Master. No dobrze, jedziemy C5. E6. Z G3, okej. No dobra, teraz pytanie. No tak, gramy. Teraz to gram swoje, gram sobie takie domeczki. Wyprowadzam figury. Obiecałem, to wyprowadzam. H6 tutaj. Końca ograniczam tutaj. Bo taki mnie ruch interesuje. Dlatego nie gram D6. Pytanie, czy mogę tu? Tu, nie za bardzo chyba mogę, gram D6. Idzie na mnie, F4. Twarda obrona będzie, żelazny tygrys. Spróbujmy tu dziabnąć. Tutaj? Ale jestem bardzo zaskoczony tym posunięciem. Może czegoś nie widzę, ale mam nadzieję, że wszystko widzę. Próba wymiany. Już powstały takie królewsko-indyjskie schematy. Za chwilę tu. Nie, tak trochę dziwnie to wygląda. Pewnie mało poprawnie. No idę po swoje. Tak. Trzeba. Skoczek ma dobre pole. To się wszystko zgadza. No idziemy F5. Czym tu mnie jakoś atakuje? Nie wiem. Idziemy po pionka. Tu skoczek raczej musi. Wydaje mi się, że jest całkiem solidnie. Tak, tak, później. Perspektywa rozwoju na tym skrzydle jest spora, ale przeciwnik szybko gra. Teraz pytanie, czy poskoczek tutaj? Ja mogę tak. Chyba mogę w ogóle. Tu zagrał? Aha, wiem o co chodzi. Zejdźmy sobie z tego związania. Walczmy o wolną linię. Ja na razie nie muszę bić pionka, żeby nie było tego związania paskudnego. A później już będzie opcja. Później już będzie opcja zbicia tutaj. Jakiś skoczek ewentualnie tutaj istnieje. Nie, no co ja w ogóle gadam? Nie może tą skoczkiem zagrać przecież. To chyba nie jest dobry ruch, słuchajcie. Jak wybije wieżę, tu zbije on tu i ja tutaj. Co dalej? Stara się koleś mieszać, ale zaraz. Bicie tu i tu. Zamknąć gońca. Tu otworzyć gońca. Koniec F4 jeszcze jest. Tego można teoretycznie oddać, ale tego wezmę i ten będzie słaby. I tak pewnie będzie. Tutaj bicie i tu grozi. Tak, tu grożą widły albo wzięcie gońca. Pozycja jest dobra dla czarnych, moi drodzy. Pozycja dla czarnych jest bardzo dobra. Tylko nie można tego skaszanić. Cześć smoku. Jeszcze go nie zdawał, oczywiście. No zagrał.
No cóż, cóż ja tu biedny żuczek. Trzeba napierać na gościa chyba G5. Taki ruch. Zwyczajnie iść na niego, a co mam się czaić? Tu mi nic nie grozi, wieża B7. No wieża B7 jedynie tutaj jakieś istnieje. Wzięcie piona, ale wzięcie piona jest nieistotne w tej pozycji. Idziemy na gościa. Bijemy, widły grożą. Goniec faktycznie na H3 tutaj. Co on tu kombinuje? A, ale tak mogę zagrać. Ale to też chyba... Zaczekajcie, a tak? Skoczek bije tu. Ja tu mogę dać szacha. Zagrajmy tak. Ciekawe, czy to jest dobre posunięcie. Wydaje mi się, że takie całkiem, bo tu grozi. No właśnie, zbił. Czy ja czegoś nie do... patrzywszy? Nie wiem. Aha. Już wiem, o co chodzi. Muszę tak. Ciasno hetmanowi się zrobiło. Ładnie znalazł. Nie no, uciekaj mi stąd. Tu. O, patrzcie, patrzcie, no jednak... Aha, presja czasu, dobra, hop. What? Aha. Dobra, tam może ten kurczę. O, rety, 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 rety. Źle się dzieje w państwie duńskim, moi drodzy. Skoczek F7. No nie, to mam pozamiatane. Jest po partii. Kurczę, a bardzo dobrze było. Ale Krzysztof dzisiaj się nie denerwuje, pamiętajcie. To jest niestety szach, muszę to wybić, jest po partii, no. Nie, może niekoniecznie tak jeszcze. Czasu mało, nie? Dobra. Szkoda, bo gość był na widelcu, wiecie? Rezygnuj, rezygnuj. Był na widelcu. Ajajaj. Już wam pokażę. No nie wykorzystałem tej szansy. Puściłem go gdzieś tutaj. Puściłem. Hetman A8 chyba było słabe. Kurczę blade. Witam cię, Rajd. Witam cię serdecznie. Sprawdźmy. No, podobało mi się tutaj to w ogóle. Przejdźmy szybko, szybko. I tu konie F5 było słabe chyba. Bicie tu pokazuje? Od razu tego przecież biorę. Skoczek E7. Tutaj, dobra, F5, tak, tak. Tak, tak, tak. Ale z tej partii jestem bardzo zadowolony, wiecie co? Bo wyszło bardzo fajnie generalnie i perspektywy ogromne. I tutaj już wam pokażę, że biały był... No właśnie, to jest ruch na pewno zły. CD, CD, dobrze pokazuje. E4. I goniec F4. No tak, ale skoczek tutaj? Skoczek tu, a... Po tym ruchu na F4. Aha. A po tym ruchu, przepraszam jeszcze raz. Po tym ruchu jak tu. A to wieża B1 i wtedy widły. Dobra, lepsze było skoczek z F. No ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj bicie chyba też w porządku. I tutaj skoczek, goniec D2. No to jest pionek więcej. No. Może nawet tak spokojnie zagrać cokolwiek. Ale wiecie, no G5 chciałem iść na gościa, nie? Tutaj, tutaj.
pokazuje remisową? Naprawdę? No Hetman E8, A8 nawet pokazuje. To gdzieś ten błąd musiałem popełnić, nie wiem gdzie. Wiecie co, no pocisnął, no wywinął się, nie? Wywinął się tutaj. To tak jak z poprzedniej partii. I F3. Ojej, F3 jest takim dużym błędem? Niesamowite. Jak ja jeszcze mało wiem o szachach. Aha, goniec F8, w porządku, bo jak tu zbija, to ja zbijam tu. W ten sposób można było próbować, a tu groźby cały czas istnieją. Zmienia to postać rzeczy. Faktycznie, jakbym tu zagrał, to byłoby spoko. No dobra, w długiej partii myślę, że taki ruch bym znalazł. Nie, bez problemu. To jestem o to spokojny i dlatego jest dobrze. Tak, tak. I E3 poszło. No to teraz już tak, nonszalancja. On tam się trzyma. Nawet tu bicie żadne nic nie daje. No tak, tutaj już mnie po prostu odciął i związał mi figurę. No dobra, to nie było aż tak generalnie mocno wygranej, ale była lepsza zdecydowanie. 2-3. Luzik. W tamtym tygodniu było 3-3. No nie, no zobaczcie, dostałem arcymistrza teraz na dokładkę. Za jakie grzechy? Wugar Razulow, to jest bardzo silny arcymistrz. Dobrze. Skoczek F3. No to jedziemy. Jedziemy swoje schematy. Azerowie grają królewską indyjską czarnymi bardzo dobrze. O, wariant z G3. No dobra, lecimy swoje. C5. Pewnie D4. A jednak nie. No będzie tak szedł na mnie. No zagram te A5. Zagram te A5. Szybki jest. Wpuścimy go tutaj. W sumie taki schemat, nie wiem jak grać dokładnie. No wyprowadzę też figurę, żeby głupio nie było. Kwestia teraz... Też idę na E8, dlaczego by nie? No też na C7, ale to nie to, że powtarzam po nim ruchy. I teraz jak zagram tu, to on mi tu i weźmie tu, ale ja na to idę świadomie, słuchajcie. Trochę świadomie, trochę bez wyjścia. Chodzi o to, żebym miał tego gońca. Czy to jest dobry pomysł? Znaczy już za późno i tak. Idziemy tu. Z arcymistrzem to tylko tak może. Drugi raz gońca w ogóle oddaję. W ten sam sposób. Tutaj trzymam się na diagonali. On zbija, ok. Pionkiem oczywiście, szarpnąć. Za chwilę tam. No tak muszę, grozi mati. A, o właśnie, odbijam sobie figurkę, zobaczcie. Tylko, że w takiej wersji trochę chyba nieco gorszej. Znaczy odbijam sobie jakość. A kwestia, czy odbić jakość, czy... No dobra, odbiję, no bo dobra, odbiję, bo ciężko mi powiedzieć, czy to nie będzie potem przeciwko mnie, czy się nie obróci. Potem tu tak spróbować. Ale z drugiej strony jeszcze tam mogę atakować. Tutaj, co on chce wejść? Ja chcę... Idziemy na niego. Idziemy na niego twardo. Nie ma co się czaić. Tu i tu? Idziemy, niech się martwi. No tak mogę, wieżę wygonić na chwilę. To jest kwestia, czy wymienić wieżę teraz. Wymienię tę wieżę, wiecie? Wymienię tę wieżę. Ta wieża może być aktywna. Będę miał przynajmniej ją z głowy. Będę miał ją z głowy. Idę na niego. Tędy. Aha, chcę tutaj hetmana wejść. Sprytnie. Kurczę, jedzie mnie tutaj po tych nieprzyjemnościach. Tu mi wisi teraz. Czyli ten atak okazał się taką małą słabością teoretycznie. Hetman
na 4, jak ja w ogóle mam mówicę, słuchajcie. Mało widzę. Zbił. Pion mniej. Czysty pion mniej i nic za to nie mam. No jajku, jeszcze mi tu wymienił. To jest przegrana pozycja. Skoczek idzie na 4. W ogóle tragedia zagrałem. Znowu tragedia zagrałem. No to jest wtopa, słuchajcie. Poddaję. Za łatwo poszło. Dobry zawodnik. Ale już zerkam, bo po prostu jestem strasznie ciekawy debiutu. Jestem zadowolony z debiutu. To jest ważne, że gościa nie puściłem. Tutaj, tutaj, tutaj. Okej. Ale jakoś tak nie wyczułem zagrożenia kompletnie tym hetmanem. Jednak wymiana wież może nie była najlepsza. Jakoś ostro na niego trzeba było iść tam na skrzydle. Kurczę, skontrował mnie na skrzydle błyskawicznie po prostu. Błyskawicznie. Dobra, tutaj, tutaj. Tak. No B5. No dobra, zgadza się, że tracę jakość. Ale w blicu to takie poświęcenie może czasem wyjść. Jak widać, wyszło. Tutaj, tutaj zbił. No i tu. Gońcem każe bić? Naprawdę? Ostro. Każe bić to gońcem. Mi się wydawało, że pionem. No i goniec H3, mam lepszą. No, szkoda, szkoda, nie? Ale jest dobrze, słuchajcie. To są porażki z arcymistrzami. To takie po dobrej grze, to przynajmniej napawa mnie optymizmem. Wynik, no wiecie, każdy oczekuje wyników, fajnie się patrzy na wyniki, jak się dużo ma punktów, ale to... Ja jestem bardziej z gry zadowolony. No dobra, wybiłem, więc jest ok. No i tutaj wiedziałem, że mam lepszą, to jest lepsza, słuchajcie. A D5 pokazuje, no dobra, może za szybko zagrałem, ale to... No ale co to, D5 to trzeba wymyślać przy długiej partii. Tutaj naturalnym mi się wydawało koń E6, skoczek. Tak, król, tutaj, wieża. Wieża słaby ruch. Skoczek C5. Okej. Myślałem nad E5, wiecie? Naprawdę myślałem i tutaj uderzyć. Co z tego, że nad myślałem, jak nie zagrałem konsekwentnie? Bo bałem się... Czego tu się w ogóle bać? Zobaczcie. Gram sobie tak. Ja się bałem tego, że mi tu wiedzie wieża. A ja sobie gram teraz wieża F7 na przykład. W ogóle tak komp pokazuje? Sprawdźmy. Nie, w ogóle komp pokazuje jazda do przodu. Wieża F7 też rozpatruje, ale wieża F7 i tam szach. Aha, bo tu jakiś skoczek, coś tam. Trzeba grać jednak agresywnie. Im szybciej, tym lepiej. No, po tym ruchu. Bicie, bicie. Hetman C8 i zdążę tu przejść, ok. No właśnie. Aktywny skoczek, tutaj łańcuch zerwany. No taka koło remisu, nie? Ciężko ocenić. Teraz krótka przerwa. No, regeneracja, spoko, luzik, luzik, luzik. Nie, tam nie było mata Furious. Plan po Title Tuesday. A sorry, dopiero przeczytałem. Ojejku, no chyba żaden, słuchajcie, żadnych buletów. Raczej dzisiaj nie. Raczej dzisiaj buletów nie. Staram się już, słuchajcie, ograniczyć te bulety. Chociaż jeszcze tam spróbuję pewnie pograć. Zobaczymy. O, dzięki Smoku, że wstawiasz wywiadzik tutaj z Perezem. Znaczy ze mną, ale Perez, tak, 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 Perez tam udzielał. No ciekawa, słuchajcie, powiem wam sytuacja, ciekawa. Tu już się posypało, sprawdźmy, wieża A8, no, ale nadal remisowo, nie? Bicie, bicie. I dobra, i teraz może zmienić taktykę, nie rzucać się na niego, tylko właśnie przejść królem i spokojnie go wyczekać. Bo ja zawsze, niezależnie z kim gram, myślę o wygrywaniu z nim. Nieważne, no tak nawet czasem na siłę, tu niepotrzebnie. Bo mnie nawet nie satysfakcjonuje, że ja zaprę pozycję, ja zremisuję z arcymistrzem. Mnie to naprawdę nie interesuje, nie wiem, czy ja dobrze myślę. Ale myślę, że ambitnie w miarę, no zawsze tak miałem. I dlatego G4 mi się nasunęło, żeby zamiast ten spokój zachować i przejść królem, nie? Tutaj, a tak, no tak, tam nie może, no właśnie jakoś tak. Tak też nie może, bo hetman na przykład tu i mam go. No właśnie, słuchajcie. Nie zachowałem spokoju w ogóle z gościem, nie? Ale nadal tu stoi, zobaczcie, ok. Skoczek D7, hetman? Hetman C7, źle poszło.
Hetman B8. Nie puścić go w zwyczajnie. A no właśnie. Przecież ja go puściłem tutaj. Król. Król H7. Król F7 nawet pokazuje. Tak, tak. I król G6. Aha, trzymam się. A co to za trzymanie, jak znowu mi robi to samo. No w każdym razie błąd popełniłem. Zobaczcie, taki subtelny hetman C7 bez sensu, nie? Zamiast tutaj się trzymać. W ogóle to nie, to tak nie powinno wyglądać. Ale okej, jest dobrze. Są dwa punkty, arcymistrz jeden na horyzoncie. Spoko. Zresztą ci azerscy arcymistrzowie są, no, tacy są dobrzy, dobrzy są. No jak arcymistrz daje figurę? No właśnie, właśnie, właśnie. Bullet odmóżdżają, ale też można się trochę wyłączyć, że tak powiem. Romanie, piszesz pytanie, czy miałem w życiu taką sytuację, jak jechałem na jakiś turniej, a w życiu osobistym coś było nie tak, czy to miało wpływ na twój turniej, czy całkowicie odwrotnie, że byłeś lepszy w turnieju? No zdecydowanie tak. Miało to negatywny wpływ, tak. Oczywiście, że były takie sytuacje. I tak. Tak było. W ogóle... Słuchajcie, pamiętam, a propos, znaczy to akurat nie była negatywna sytuacja, tylko wpłynęła na mnie zawodniczo źle. W momencie, gdy osiągałem swój najwyższy ranking w karierze 2374, miałem ten ranking i tak poczułem się nieco nieśmiertelny, chociaż może to za duże słowo, ale poczułem się mocny szachowo. No ale wtedy zapoznałem się z piękną damą, nie obecnie z moją żoną. No i jednak ta miłość trochę wyssała ze mnie tego rankingu, powiem wam szczerze, bo w pół roku chyba straciłem 200 punktów, nie? I to takie było bolesne, czy nawet więcej. Także to, no jak się nie myśli o szachach, tylko właśnie o miłości, że tak powiem w skrócie, no to może trochę przeszkadzać. Ale to nie jest negatywne oczywiście, ale jeśli chodzi o negatywne rzeczy w życiu, no na pewno, na pewno. To i nie tylko u mnie, żywy przykład, słuchajcie, może nazwiskami nie będę wymawiał, ale arcymistrz, z Ukrainy bodajże, 2700 ponad miał ranking, 2700 tak z lekkim haczykiem, no i czekał go rozwód, tak, z małżonką, no i słuchajcie, naprawdę w rok czasu 100 punktów stracił, nie, grając dalej w turniejach, więc to na pewno ma duży wpływ. No tak, tak to bywa, nie? Dzięki Smoku, że spamujesz tutaj linkami. Bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu. A w twoim turnieju to jest przez internet turnieju czy na żywo? Ale 90 osób to super, super. Przez internet. A może grać każdy? Przepraszam, bo masz fajne nagrody. Chętnie bym tam zajrzał. Witam cię. Cezu, witam cię Cezu. Będę tak w skrócie czasem czytał wasze niki. Aha, okej, kapitanie. A jak się nie gra, to ranking spada jakoś, czy stoi w miejscu? Jeżeli się nie gra, no to ani nie tracisz, ani nie zyskujesz. Tak, po prostu. Jak się kształtuje w ogóle tabelka? No tak, tutaj to ja tak szybko przegrałem, że tu jeszcze partie trwają. Hikaru 4x4. Czy jakiś Polak jest wysoko z kompletem? Jakiś jest. Grzechu 9-6. Grzesiu na suta. No ładnie, ładnie. No arcymistrz zobowiązuje do tego, żeby mieć trochę punktów więcej. Witam cię, want you. Witam cię, Szczafie. Od pewnego czasu cię obserwuję. Ojej, ale to mam nadzieję, że nie przez okno. Dzięki serdecznie za miłe słowa. Dużo idzie wyciągnąć z gier. Fajnie. Dzięki, Danielu. 3 minuty przerwy teraz są, dlatego nikt nie gra. A tu jakieś partie jeszcze chyba trwają. Nie trwają? Możliwe, że się pokończyły, tak.
Sprawdzają cheaterów. Czy gra gumularz? Sprawdźmy. No, znaczy trzeba byłoby go wyszukać, tak ewentualnie tutaj zerknę tylko trochę po tabelce. Ale chyba nie widzę. Przypuszczam, że nie gra, bo też może się przygotowywać na Mistrzostwa Polski, także może nie grać. Nie, tutaj nic takich rzeczy, Aku. Mecz z Dawidem ci się podobał, spoko. No, udało się tam wyjść, tam debiut pograłem tragicznie, ale tak. To takie właśnie takie remisy to są jak zwycięstwa, że wychodzisz z remisów, wychodzisz z takich opłakanych pozycji i uzyskujesz remis, to na pewno bardzo cieszy. No tak, CTRF, ale to wy też możecie poszukać. A jaki on ma nick? Ja nie pamiętam, jak on się nazywa na czeskomie. Gumularz na pewno nie. Nie pamiętam jak jego nicku, więc nie wyszukam. A zobaczymy, czy Szparu gra. Szparu jaki ma nick? Też nie Szparu. Aj tam. Nie chcę, nie będę ich szukał w takim razie specjalnie. Tak, Pago. Chcę. Dokładnie chcę. Krótko na temat. Cześć, czy jakbyś wymienił hetmany i królem poszedł, to nie byłoby remisu? Wiesz co, Rutra w tej końcówce? Tak, królem do przodu, nie wymieniając hetmanów. Hetmanów nie mogłem wymienić, bo on wolnego piana sobie robił. Czy trudno jest zrobić turniej stacjonarny? Wiesz co, no to już jest trudniejsza sprawa, bo musisz mieć lokal, dogadane jakieś fajne nagrody na pewno, żeby ci trochę ludzi przyjechało. No organizacja trochę trwa na pewno. To zależy w jakim formacie chcesz zrobić turniej. W pewnym momencie każdy krzyknął mam go. Kocichowski nie wiem czy gra, nie mam pojęcia. Chyba komentuje pretendentów. Ja bym zobaczył to bicie gońcem, jak mówił silnik zamiast pionem. To by tam było ciekawie. No już teraz nie wrócimy do tej partii, bo zamknąłem. Ale możliwe. Gumularz SG Chess. Nie ma, nie widzę, nie wyszukuję. Tak, Szparu, ja wiem, że on na Twitchu, tak, ale tylko nick na czeskomie jakim. Aha, można by było zerknąć faktycznie. No tak, uniwersytety myślę, że na pewno sobie dadzą radę z takimi rzeczami, jasne. Nie, Szparu nie streamuje teraz aktualnie. Okej. Jest kolejna partia. Lecimy. CM. Wielka Brytania. W tym turnieju mogą wziąć udział osoby utytułowane, jeśli chodzi o kategorie szachowe. D5, dobrze, C4. Wariant Cigorina jest rozgrywany. Okej. No dobra, tak. Zgoda, gramy. Zaraz, jak gramy? No i już mnie zaskoczył. Gramy tak. Jak zbije gońcem. Nie no, wybiję tutaj, bo chodzi o to, żeby mieć te parę gońców. Ja mam zepsutą strukturę oczywiście. E5, skoczek C3, goniec B4. A3 wymusi bicie i tu tam pierki będą złączone. No to jest normalna sprawa. Czarne na to idą, czarne mają też rozwój dobry, ale mi się zawsze tu parę gońców podobała. Nie wiem dlaczego sentyment do parę gońców tutaj mam duży. Ale jest bardzo prawdopodobne, że tutaj czarne mają dobrą pozycję do gry. Może tak. Z planem krótkiej, bo też krótka jest ważna. Dziwię się nieco, że czarne nie zagrały skoczek F6. Dobra, tu chodzi o rozwój. Za chwilę A4 mam goniec A3. Hetman D6 na pewno nie był dobrym posunięciem.
I tu zawsze jakieś takie z tempem wchodzą opcje. Ale nie mówię, że ta pozycja czarnych jest zła, bo pewnie nie jest jakaś tam zła, aczkolwiek wolę białymi. Sporo gońców tutaj sobie pograć. No nie, no gramy sobie po ludzku. Okej, okay, tutaj będzie mi szedł na króla. No więc od razu schodzimy. Od razu. Dobra, idzie mi tutaj. To wiesz, jaki jeden również. Bo tu jakiś skoczek wchodził, bardzo nieprzyjemny. Zawsze mogę się tak przerzucić w razie czego. Chyba. Patrzcie, poszedł na to. Pytanie, czy w ogóle ja muszę tym gońcem uciekać? A może tak bym zagrał? Parę gońców wprawdzie bym oddał, ale jakieś takie kontry. Wymiana hetmanów może byłaby spoko. Zobaczymy. Wymienił. No i dobra, i czuję się tu już bezpiecznie. Jak wymieni, to w ogóle chyba królem zbije, bo przerzucę wieżę. Pytanie, czy wymieni? No wymienił, ok, B6 pewnie, ok. To było do przewidzenia. Może tak z opcją D5, żeby ustawiać pionki na białych polach. Tu się rzuca. Muszę tak przerzucić sobie tutaj tego gońca tędy. Tu jeszcze istnieje taka opcja, żeby rozwalić te pionki zdwojone. No, czarnych pozycja może być obiecująca w tym momencie, ale to jest blitz, tu się wszystko może zdarzyć. No F6 oczywiście trzeba. Wybicie znowu F4? Wybił tu. Sprytnie. No i tak muszę. Jak wymieni, to wymieni. Będziemy grać wieżówkę, taką zwariowaną nieco. Kwestia, czy ja utrzymam te piony. Tak. Rety. Mega ciekawie wygląda. Muszę się zastanowić. Dobrze, zagrajmy tak. A, tutaj mi poszedł. Aj, nie przewidziałem tego, tak? Tracę materiał. Już straciłem poniekąd. Dobra. Pion stracony. Jak on zbije, to tam jakaś szansa może się pojawi. Mało sekund, może coś to się uda wyczarować. Bo faktycznie czarne poszły dobrze. Takie ruchy na zaczepkę, cokolwiek. Co tutaj? Aha, tutaj chcę grać. Czy
30 sekund. Nie wygląda to dobrze. Ojej, może zbić po prostu. Kurczę. Ale w trąbę. Ale w trąbę, słuchajcie. W trąbę mam strasznie. Dlaczego ja zawsze przegrywam z takimi słabszymi teoretycznie zawodnikami? Nie mogę tego pojąć. Środka Marysia. Nadpionek wygrywa. Dobra. Nie skomentuję. Nie skomentuję. Podobała mi się partia i niestety. Niestety. Zawsze po tych czterech rundach idzie słabo mi. Nie wiem dlaczego. No dobra, zerknijmy sobie, gdzie ja tam błąd popełniłem. Bo jesteś tam trochę zły, ale nie będę się denerwował. Spróbuję się opanować, bo to też jest ważne. No żarło zdechło, no co zrobić? Tutaj, tutaj. Teoretycznie niepotrzebnie grałem tutaj, słuchajcie. Bo jak miałem grać Hetman B1, to można było to zrobić od razu. Goniec F1 pokazuje, żeby grać mimo wszystko. Tutaj i lepsza czarnych. No ciekawe, ciekawostki. Znaczy to na pewno do utrzymania pozycja białymi, no na pewno. Tu chciałem na wygraną w ogóle jakoś grać. No tak, tutaj skoczek ma dobre pole, to na pewno czarne mają spoko. No, czyli obrona Chigorina mu po prostu poszła spoko. F4 bicie. Dobra, tu. C5. No tak, taki ruch ciekawy jeszcze był. Żeby się nieco wywiązać, ale w blicu to wiadomo się gra. F5 był od razu. Król F3, F6. Taki jeszcze ruch mi pochodził. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że on ma wieżę E7. Kompletnie o tym zapomniałem. Wieża B3 bez sensu. Tutaj. Skoczek D6. No tak, to już jest ciężko, ale komp ma inne zdanie. I wtedy tutaj jakaś kontra w ten sposób. No tak, no tak, można byłoby tak próbować. No tutaj już chyba tam, no sprawdźmy, czy w ogóle tam coś jeszcze miałem do uratowania, może jakaś ciekawa sztuczka była, ale nie sądzę. W ogóle, tak nie ubliżając przeciwnikowi, no z CM-em przegrać, wiecie o co chodzi, nie? Jeszcze w internecie. Znaczy w moim wypadku, no tak jakoś czuję się, że z CM-ami to ja powinienem sobie radzić, no ale trudno. Nie, no tutaj czarny jest bezpieczny, tutaj to już w ogóle bez sensu, tak, tak, tak. Tak, bo jeszcze tak myślałem, a to też przegrywa, bo tam idę i co? Tu ewentualnie piona biorę, ją tutaj. Jest też po, tak, po ptokach. Dobra, nie ma co patrzeć. Jakoś tak dziwnie. Dziwnie poszło, trudno. Tak, tak, tak. No oczywiście, przegrane są wkalkulowane w turnieju. Tylko dlaczego mam 2 punkty na 5? Ile jeszcze w ogóle partii z 11? 5 partii było, no to jeszcze 6. No zobaczcie, zostałem arcymistrza. Taki rankingowo słaby z Portugalii. No ale arcymistrz. No to mam szczęście. 2 na 5. Dobra. Panie arcymistrzu, potrzebny mi punkt, żeby ponieść moje morale psychiczne. Proszę tutaj pomyśleć sobie jeszcze nad pierwszym ruchem. Bardzo proszę. Prawdopodobnie jak jest arcymistrz o takim niskim rankingu na czeskomie, to może być to starszy gość starszej daty, tak mi się wydaje. No ale arcymistrz to arcymistrz, nie? Tam jednak jakaś moc drzemie. No dobra, chyba drzemkę sobie tutaj uciął. Czy fory daje? No nie sądzę. No wiecie, 2 punkty na 5 arcymistrz ma, no to też coś tam chyba nie halo. Senior albo Nestor. Dobrze mówisz, sorry. No dobrze, C5. Zobaczymy, jak tu teoretycznie będzie grał. No, na razie gra.
teoria idzie. Idzie teoria. Chyba tak, zagram. Mam nadzieję, że to jest dobre posunięcie. Nie, ja się nie załamuję. Spokojnie, jest wszystko w porządku. Ja sobie obiecałem, że mam tutaj mieć nerwy ze stali i tak będzie. Idziemy na gościa. B4 dziwny ruch chyba. Taki ciut niepotrzebny według mnie. Ale mogę się mylić. Próbujmy gdzieś tam szarpnąć tym gońcem. A tu mi wlatuje. No, idę myślę, że na niego tutaj hetmanem, żeby go straszyć. No, oczywiście wleci mi tutaj goniec, jasne, muszę tak zagrać. Ten goniec białopolowy, ważna figura wymieniona, ale też skoczka nie ma silnego na D6. Okej, tu muszę bardzo, bardzo uważać. W zasadzie nie widzę, jak progres zrobić. Muszę cofnąć figurkę. Ojej, podstawiłem. Już z rozpędu. Nie wziął. Więc tutaj zaatakuję. No widzicie, i to i tak leci. Chociaż tak. Powrót. Nie gram tej partii dobrze, od razu mówię. Staram się grać po prostu w miarę szybko. Ale czuję, że ten arcymistrz też nie gra tak super swojej gry. Próbuję tam coś szarpnąć, jak to zwykle w moim stylu bywa. Tak, i tam to spróbuję. Mam to oczywiście tutaj. Aha, wieża wisi, pionek wisi. Oret. Strasznie króla sobie odsłoniłem. To nie wróży nic dobrego. Pozycja jest bardzo trudna, czarnych. Bardzo trudna. No właśnie. Na aferę bicie piona, tu pewnie bije. Pograłem strasznie źle, może spokojnie według mnie skoczka zbić, no właśnie. A, bo wieża bije tu, o w ogóle. Będzie ciężko. Już jest. No dobra, moi drodzy.
Pokonują mnie tutaj zawodnicy, jeden po drugim. Słaba partia, tak po prostu. Słaba partia. On zagrał sobie normalnie debiut. Bez problemu. Goniec D6 lepsze w tym momencie? Może. Dokładnie debiuty trzeba znać. Tak, będą analizy. Już, słuchajcie. Jedna analiza była. No i widzicie, to jest to. Co z tego, że arcymistrz starszej daty, o ile starszej daty, Nestor powiedzmy, no, wypunktował mnie. H6. Aha, no właśnie, przecież E5 można było spokojnie. Ale H6 też dobrze pokazuje. B3, no D4. Aha, tu jeszcze. Nie, no to się mija z celem. Jeżeli chcę grać D4, to nie chcę grać z gońcem na B7. Goniec po tej diagonali powinien iść. Patrzcie, znowu się tak zaczęło, że druga partia 2 z 2, z arcymistrzem wygrana, pełna euforia, a teraz mam 2 z 6, nie? W ogóle 4 porażki z rzędu, to w ogóle jest... nie ma na co patrzeć. Dziwię się, że jesteście. Mati, to jest pytanie, na które nie potrafię ci odpowiedzieć. Który klub piłkarski jest moim ulubionym? Skoczek F4 każe od razu grać? No pewnie, no dlaczego ja w ogóle konsekwencji nie mam w swoich posunięciach? Tam wiadomo, nic jeszcze tam strasznego nie ma. Przepraszam najmocniej, ale już jest dobrze, no, po skoczek F4. Po co tym gońcem się pcham? Nie rozumiem tego. Przecież go nie jest tu potrzebny do bicia. Jakoś za lekko te ruchy wykonywałem. Niepotrzebnie. Jeszcze wieża B8 pokazuje. No, takie sztuczne posunięcie. W takich ruchów to się nic nie zrobi. Jestem od niedawna na Chess.comie, byłem kilka razy udział w zwykłych turniejach, zawsze mogłem sobie podejrzeć, na której jestem pozycji. Znaczy ostatnio nie mogę takich rzeczy zrobić, nie wiem, czy są jakieś odpowiednie ustawienia. Wiesz co, może musisz wykupić sobie konto zwyczajnie na Chess.comie. Może będziesz miał większe opcje, Jarku. Według silnika tu nie jest najgorzej. No A6 oczywiście tu podstawiłem, zapomniałem. Że goniec stoi, zwykła podstawka. Jakaś wieża B8. Ale pozycja, no nie wiem, ten wolny pionek niby jakiś. Taka pozycyjka dziwna. Patrzcie, patrzcie, on jeszcze tutaj tak nie grał dokładnie, jak widać. Można było tu i próbować pionka. Ale jak to ja, pionem bandowym. Hetman F5. No tak, mi się też coś po tym ruchu obzdurało, że ja skoczkiem bronię, słuchajcie, wieżę. I że mam ruch, mogę tutaj zagrać. Naprawdę, że tutaj ten w ogóle, szkoda gadać. Poczekajcie, to teraz tak. Mamy punktów 2 na 6, jeszcze 5 partii. No to jak nie wygram wszystkich do końca, to nie wyrównam rekordu. Masakra. A tak naprawdę dwupunktowcy również są silnymi szachistami tutaj. Więc to nie jest proste. Wynik dzisiaj, Andrzeju, bardzo słaby. 2 punkty na 6 póki co. 2 z 2, 2 z 6. Te wahania są bardzo niemiłe dla mnie, że tak się wyrażę. Najdelikatniej jak mogę. No, to prawda, to tak, że dostaję arcymistrzów Aku, masz rację. No, ale to dobrze, ja wolę dostać dużo bęcek od arcymistrzów, niż wygrywać ze słabszymi i robić punkty. Zawsze z tego wychodziłem. Tym bardziej, że to jest, słuchajcie, zabawa. Znaczy, no tak, trzeba to tak traktować, bo poważne szachy są na żywo. Nie no, teraz wypadałoby wygrać dwie partie z rzędu, żeby mieć chociaż 50% punktów. Jasne, że tak. Zgadzam się w zupełności. Tylko, że wiecie, 5 porażek z rzędu to nie chciałbym dostać. 4 to i tak już za dużo. Ile lat miał tam ten senior? Oj, to nie wiem, czy tu jest nazwisko tego pana. No właśnie, nie wiadomo. Nie wiadomo, niestety. No, ale pogonił mnie, no co zrobić.
Pogonił. Jak tutaj Polacy stoją? Hikaru w ogóle jeszcze gra z Bortnykiem? A, czekajcie, ja mam już partię. Co mi nie mówicie? Uf. FM, Hindus. No tak. Zaraz, ja tutaj sobie analizowałem taki jeden fajny wariant. Zobaczymy, czy wejdzie. No i te F6 przeszkadza może przeciwnikowi, co? Jak sądzicie? Zagrajmy aktywnie. Naprawdę oddaję końca? Ja tego końca wezmę. No jak Hetman B4, to Hetman D2. Wow. To nawet tak nie chcę. Dobra, swoje grajmy. No to i tak w ten sam sposób miałbym zagrać. Dobra. No uciekamy tutaj sobie królikiem. Para gońców tutaj może mi zagrać za chwilę. Problem w tym, że... Okay, idziemy jakoś tak, tutaj na tego pionka. Problem w tym właśnie. Technicznie jakoś trzeba próbować. Ciężko mi ocenić tę sytuację. Możliwe, że czarne tutaj są ok. Dobry ruch. Gram tak, aby się wycofać, zachować chociaż gońce za to wszystko, co tutaj mnie spotyka w tej pozycji. Oczywiście B3, żeby tu nie było niespodzianek żadnych. Naprawdę tak grasz? Ja to widziałem i dlaczego tak zagrałem. I co? I będę miał ciężką sytuację. Aha, poczekajcie. Jeszcze mam taki. Nie, ojejku, bym podstawił. Orety. To jest kiepska sytuacja. I mało czasu się robi. Bardzo pasywnie pograłem, niestety. Za wiele nie dostrzegam. Zobaczcie, jak mnie kosi. Kosi mnie, gościu. Strasznie mnie kosi. Tutaj nawet zagra. I nie mrugnie.
Zawsze jakaś furtka, wtedy teraz mogę zbić tutaj. Może się nieco rozwiąże. Mam 40 sekund, chwila. Chwila, tu ruch bym zagrał na jego miejscu, ale dobra, może zagra inaczej. Przytrzymałby mi wieżę. Zagrał inaczej, dobra, hop. Cały czas pion mniej, ale jeszcze tego chyba odzyskam. Już tu mata nie ma, po prostu idę tam. Aha, jeszcze wieżę ma tutaj ruch. Nie zagrał, nie zdecydował się. Mało czasu, muszę szybko grać. Szach tu. Nie wiem co grać, tak, zagrajmy. Nie wiem co grać kompletnie. Żeby tutaj spróbować. Skoczek E4 też można było próbować zagrać. Dobra, szybko gramy. O, remis jest. Będzie mnie szachował. Będzie mi szachował na G2 z remisem. Nie? A to jestem zdziwiony wielce. O rety, przecież ja to mata dostaję. Kolejko, no masakra po prostu, jak się zobaczcie tutaj po prostu, no nie, no nie wierzę, no. Jedyna szansa, żeby dał mi tu mata w końcówce na sekundach. Dlatego jeszcze nie grali, słuchajcie, 5 porażek z rzędu. 5 porażek z rzędu. Co się dzisiaj szachuś dzieje? Masakra. I nawet wstyd taki film udostępnić później, słuchajcie, na YouTube. No co, no tutaj trzeba było tak zagrać, no i bym wyszedł, i bym myślę, że spróbował na czas go tam jakoś oszukać, no. Masakra. No, znaczy 5 kiedyś przegrałem, niedawno nawet, ale to w turnieju takim, gdzie tam się obcinał czas, to mniej ważnym, ale w title Tuesday 5 z rzędu, to jest w ogóle makabra jakaś. Kompletnie. No ile jestem w garści, słuchajcie, ja tutaj się ani nie rozluźniam, ani nic, naprawdę. Staram się jak mogę. No grają lepiej. No Michale Nawrocki, wpadłeś teraz w takim momencie, że aż ci chyba nie odpowiem. 2 z 2, 2 z 7, w ogóle tragedia. Ojej. Kto to będzie chciał oglądać tyle porażek? No nic, no dobrze, no trzeba grać dalej, no nie ma co się poddawać ani wycofywać, to wycofanie się z turnieju chyba jest raczej nieeleganckim zachowaniem, więc gramy dalej, no powalczmy chociaż o 50% w turnieju, no ale jakbym wygrał wszystkie do końca, ale z tą formą to może być trudno, ale powiedzmy, jakby się udało, no to 6 punktów na 11 to jeszcze nie jest źle przecież. Okno jest cały czas otwarte. Jest już ciepło. Tak, no było 3 z 3 i na 5 skończyłem. Tak, tak. Nie, no jasne, że smoku gram. Oczywiście, że gram. Nawet jakbym miał tu znieść jeszcze 2-3 jaja z rzędu.
Spokojnie. No i lecimy. Może po prostu jakiś inny debiut spróbuję przełamać. Po E4 może zagramy sobie... Właśnie, zagramy sobie G6. Polacy lubią oglądać porażki innych. I widzisz, i tutaj mnie nieco pocieszyłeś, bo może jakiś z tego będzie materiał. No tak, szachuj z rekordem, tylko w nie tę stronę. A propos, właśnie, bo miałem zapytać was jako widzów, powiedzcie mi, no to oczywiście to jest zawsze kwestia gustu, bo szukam dobrych miniatur, w sensie wstawiałem te miniaturki takie z szachownicą, z zawodnikami i różne takie. Powiedzcie mi, jakie lepsze są miniatury, czy takie właśnie, no tutaj biorę tu, czy z szachownicą, z zawodnikami, czy też te, które ostatnio sobie tam wstawiam, nie wiem, czy zerknęliście. Właśnie z opisem, tam z tłem takim szachowym, ale fatalnie gra białe tutaj. No jak nie wygram tej partii, to już naprawdę... Dajcie znać, co sądzicie. Oczywiście nie to, że ja wezmę wszystko pod uwagę, bo mam swoje zdanie, tylko tak jestem ciekawy opinii. Bo cały czas testuję te miniaturki, żeby to wszystko fajnie pasowało, ale... Z tym te... Te poprzednie, tak? Z szachownicą, Jaro, mówisz. No właśnie, bo tak jakoś chyba się do nich przekonuję. Tam jeszcze kilka mam na tych starych, ale... okej, okay, dzięki Michale. To jest cenna uwaga. Tak, bo zacząłem... zauważyłem, że... Słabiej się zaczyna klikać, ale to może być z różnych powodów. Albo ludziom się trochę znudziły szachy, albo przychodzi już fajna, ciepła pogoda, więc się nie dziwię. Troszkę nam tutaj COVID, mam nadzieję, wygasa, więc to też ludzie inne zajęcia sobie zaczynają. Nie, ale tak sobie tylko przypuszczam. To takie moje, wiecie, małe rozkminki. Ja tutaj tak jestem bardzo zadowolony. Zagrajmy sobie tak mimo wszystko, bo chcę gońca wstawić na C6. Spoko, Rutra, luzik, luzik. Jest dobrze. F5. No dobrze, F5. Tu mi chce zagrać, to chociaż to dostrzegam, że może mi tu zagrać. Więc jakoś muszę zareagować. Zablokujmy punkt E5. No teraz może mi zagrać, nie ma problemu, bo goniec jest w grze. Ja sobie tu zagram, król będzie w miarę bezpieczny. Aczkolwiek ten ruch chyba i tak bym zagrał. W Olsztynie czy w parku grają? Wiesz co, nie spotkałem się niestety z czymś takim. Olsztyn pod względem szachowym, może to jest no, antyreklama trochę, no niestety. Chodzi o to, że w niektórych miastach szachy się fajnie rozwijają, bo władze są bardzo przychylne dla szachów i uważają to za sport i za coś fantastycznego. No tu się może narażę, ale niestety w naszym mieście tak nie jest do końca uważane przez władze najwyższe i szkoda. Ale robimy co możemy. Zagram tu, zaryzykuję. Zbiję, on mi na F7. Ja ucieknę, a potem wieża, albo hetman. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Podpuszczę go trochę. W Krakowie grają, no to trzeba się wybrać do Krakowa i tam sobie pyknąć partyjkę. Zagramy tak. Dzięki za info. Ja wiem, że grają. Wiem, że sobie tam grywają. Ale nie miałem okazji wypraktykować. No cóż, ja mogę tu grać. On ma 50 sekund. Niech ma. No to już te moje ruchy nie są na najwyższym poziomie, ale nadal pozycja jest całkiem stabilna. Tak uważam. Tu jest słaby punkt do wzięcia. Dobra, tu mi będzie chciał grać. Słusznie zresztą. No weźmie pionka. Pozwolić mu na to? No nie, nie pozwolę. Zagra mi po prostu tak. Tu mnie przepędzi. Niech przepędza. Tak, śledzę turniej w kandydatów. To oczywiście. Ale poszedł. Tu zbije wieża F6, wejdzie. No, ustawiam tragiczne pozycje niestety. Ale tu wisi pionek.
się tego piona trzymać. No dobrze. Lecimy tak. Nie mogę puścić tej wieży na F6. Cwaniaczek. Powiem wam, nie wiem jak zagrać teraz. Tutaj. O, wieża F5. Właśnie, tu wybiję ewentualnie. Pionek się złączą. O ile się złączą. Przytrzymajmy. Co to za poza? O, hop. Tu się trzyma. Tu, tu. Król może mieć problem. Mam nadzieję. O, szach. Jeszcze trochę pomaga przeciwnik. Może niepotrzebnie to B4. No właśnie, te moje wykończenia są nie na najlepszym poziomie. A tu jest szach, dobra. Moi drodzy, jest zwycięstwo! Przełamanie 5 parszywych porażek. Jest zwycięstwo. Hurra, hurra, hurra. Chociaż partia była na słabym poziomie z mojej strony. Ale jest punkt. Choć fajnie by było... No tak, przy jeziorku w Kortowie tak. No samemu trzeba pójść, o jasne. To jest wszystko, słuchajcie. To jest kwestia władz danego miasta, żeby były przychylne szachom. No tak. Dzięki Rutra za info. Tak, Topciu, zaprosił oczywiście, ale ja nie miałem czasu, nie chciałem się z tym wiązać, bo u mnie z czasem jest ciężko teraz w tygodniu. No mamy to, jest. Przełamanie mamy, tak. Jarku, co by nie było, będzie dobrze. I tak czasem bywa. 5 porażek trzeba przyjąć na klatę. Obiecałem nie denerwować się i się nie denerwuję. To ma zaprocentować później. Że w jaki sposób miasto ogranicza szachy w danym mieście, to wszystko zależy od ludzi, chcą mieć szachy w swoim mieście i jest zainteresowanie, to nic nie stoi na przeszkodzie. Nie jest to takie proste. Niestety muszę cię zmartwić, nie jest to takie proste. Gdyż my bardzo chcieliśmy i bardzo dużo robiliśmy szachów w mieście i chodzi o dofinansowanie na jakieś proste rzeczy, nawet słuchajcie, sali nawet nie udostępnił nam w mieście, żeby, na jakieś zajęcia, cokolwiek na rozwój. W Gorzowie Wielkopolskim z kolei to jest w ogóle coś wspaniałego, pozdrawiam w tym momencie pana Andrzeja Modzelana, no myślę, że nazwisko jest wam znane, no to tam jest wszystko, słuchajcie, nie dość, że są ogromne budżety na szachy, to są i sale, są kluby, w szkołach wszystko działa jak należy, tam się pięknie to rozwija już od wielu, wielu lat, a w Olsztynie, no niestety, wyobraźcie sobie taką sytuację, są Mistrzostwa Polski w hali Urania, któregoś tam roku to było, nie wiem, 8 lat temu, nie pamiętam, i właśnie tutaj z Gorzowa Wielkopolskiego byli organizatorami, właśnie między innymi pan Andrzej, i wyobraźcie sobie, przychodzi prezydent na rozpoczęcie, gdzie gra 1000 dzieciaków na hali i wielkie oczy zrobił, że ojej, jak was tutaj dużo, no cudo, a to tak można? Wiecie, zatkało gościa, ale przywitał się i tyle z szachami miał wspólnego, rozumiecie? No to przykro się robi dla szachistów. Piłka nożna jest ważniejsza. Nie chcę tutaj wchodzić w kwestie polityczne, ale no, każdy broni swojego sportu i chciałby jak najlepiej, ale no, wiecie jak to jest. To było po prostu przykre i no, to jest takie moje zdanie. No to chyba się nie narażam, bo mogę sobie tak powiedzieć, prawda? Nakamura, streamer nudny? O, dla mnie to jest, w ogóle nie jest nudny streamer. No niech sobie działają chłopaki. Wygrana to nasza, porażka twoja, spoko.
No, walka z tym to jest bardzo, bardzo trudna, słuchajcie, jeśli chodzi o niektóre miasteczka sobie świetnie, no, miasteczka mówię, tak, takie 30-tysięczne, 40-tysięczne, 20-tysięczne, to tam można sobie, jeśli chodzi o jakieś klubowe szachy, myślę, bardziej podziałać, bo myślę, że jest trochę łatwiej. Tak mi się wydaje. No tak, Kubuś, ale to mówię tam głównie o Stomilu, tak? Że tam pompowane było w piłkę, z której tak nic nie wyszło. A przecież Olsztyn kiedyś był mega silny w szachy. Łączność Olsztyn to takie tam już kluby, które coś tam działały i coś tam się znajdowało, no ale wiecie. Wiecie, jak to jest. Coś się kiedyś musi kończyć w końcu. No wiem, że jest mniejsza społeczność, oczywiście, ale to jest taki piękny, rozwojowy sport dla młodych ludzi. To powinno być przyszłością dla młodych ludzi, według mnie. Nie tylko według mnie, bardzo dużo ludzi tak myśli. Robimy, co możemy. A co z tego wyjdzie i co z tego wychodzi? No to pewnie, pewnie, kapitanie. Wiesz co, Mary Jack, i tak nie było poparcia. To co ja mogę powiedzieć, proszę cię. I tak ludzie tego nie obejrzą, nie zobaczą, nie opublikują. A nawet jeśli to i bardzo proszę, może coś drgnie. A także. Ale to wiecie, no to oczywiście trzeba po tym poganiać, a to nie jest takie proste. Zresztą, już skończmy ten temat. Dlatego tu między innymi z wami jestem przez internet online i staram się coś robić tam, gdzie mogę, no. Nieco promować. Jak są ludzie, którzy chcą coś robić, to władze powinny wspierać. No, Andrzeju, no święta prawda. No szachy idą, no. No idą, no, obyszły. O chwilę mnie nie było i tyle, ranking spadł. A, no spadł, bo było 2 z 7. Ale już jest 3 z 8. Ścianka, malutkie miasto, turniej. Tak, no właśnie. Grałem tam. Raz grałem, tak. Myślę, że to osoba może wybrać, jaki sport chce uprawiać, ale warto stawiać każdą dyscyplinę na równi. Na równi nigdy nie będzie, oczywiście, ale wiecie co? Naprawdę dla szachów nie trzeba dużego budżetu, jeśli chodzi o klub szachowy. Naprawdę, bo powiedzmy piłkarze, no nie wiem, strzelam teraz. Tam nawet ostatnio miałem rozmowę. Jakiś tam klub piłkarski, wiecie, tam piąta liga czy coś takiego. No to jakiś tam budżet w sumie ze sponsorem i od władz to jakieś 150 tysięcy i jeszcze dostają i jeszcze pobierają wpisowe comiesięczne od zawodników, tak? A nawet im strojów nie kupią. Nieważne, zobaczcie jaka kasa. A w szachach jakby było, no nie wiem, strzelam teraz, powiedzmy 20-30 koła na rok. To jest naprawdę niewiele, jak na klub szachowy. Można by było dużo fajnych rzeczy zrobić. Bardzo dużo. I też podziwiam tych ludzi, którzy nawet za takie pieniądze w klubie działają. Myślę, że to jest bardzo ciężka praca, żeby to rozwijać, bo to jest bardzo trudne. Ludzie są roszczeniowi. Zobaczcie, 30 tysięcy, 20 tysięcy na rok na szachy, to już można by było sporo zrobić. No. Bardzo dużo. Niewielkim nakładem finansowym dla miasta można by było świetnie promować szach. Ale miałem temat skończyć i znowu zacząłem. Który obiecujący uczeń mój? No uczniowie, cóż mogę powiedzieć, znowu się narażę. Uczniowie są, moi uczniowie są leniuchami. Nie pracują, mają okresy, gdzie coś pracują, ale to trzeba regularnie, więc jak im to wyjdzie, to zobaczymy. No, oby, Andrzeju, oby. Zważywszy na fakt, iż promil tej kasy to poszło na nożną starczy, by szachistą bez problemu. No, to nawet na 10 lat by starczyło tyle, co 100 mil na rok dostaje. 3 na 8, tak. 1% tego, co na piłkę, niech idzie na szachę. No, pewnie. Słuchajcie, niech oni udostępnią nam fajną salę w mieście i dadzą nam tą salę na rozwój. To już będzie ogromny atut, ogromny. Syn trenuje judo, dokładnie ta sama sytuacja. A widzisz, no właśnie, tak to jest w różnych dyscyplinach, tak.
Będę piłkarzy uczył. Nie, dziękuję. Niech władze da to 20% kasy tego, co idzie na nożną. O, to w smoku, to byśmy tutaj się kąpali, wiecie, jak sknerusy w pieniądzach. To 20% to jest strasznie dużo. W zależności oczywiście od budżetu. Ja tu mówię o konkretnych kwotach. 20 tysięcy na rok, 30 to są tak małe kwoty, a można dużo zrobić. Ale są też kluby, które mają, słuchajcie, po kilkaset tysięcy. Może w Polsce nie jest tych klubów za dużo. Ale i tam się coś dzieje, tam są i etaty, no i wszystko to działa jak przedsiębiorstwo, ale no przecież to jest coś wspaniałego. Trudno, trudno, no dlatego słuchajcie, ja już powiedzmy nie wierzę w zmiany, a kopać się z koniem to ciężko, nie? No pamiętam, może masz rację poniekąd. Real i Manchester oglądają miliony, to jest 100 mile. Mieć Legnica po 2000 ludzi, zobaczcie liczby na Twitchu. Ile kosztuje profesjonalna szachownica? Różnie, duży jest zakres, ale za 200 to będziesz miał wypasioną na pewno. Za 3 to już w ogóle prawie ze złota. W internecie jest bardzo duży wybór, polecam sobie poszukać. Cześć Dany, witam cię. Hej, hej, mister. Ja owego czasu szachy królewskie sprzedawałem w Turcji. Kupował je Turek, bo w środku zegar przemycał, a pionki mi oddawał. Co? Co, Jara? Mówisz o tym komputerze tureckim? Nie. Może źle kojarzę. Ja sobie zamówiłem za 300, jestem naprawdę zniezadowolony. No takie drewniane pewnie ładne, no, 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 no. Ciekawe jak to wygląda w Indiach. Tam poziom leci masakrycznie w górę. Ciekawe, no bo to jest sport narodowy, słuchajcie. Ja to się zastanawiam, jak w lockdownie zamykali sport amatorski. Oj, nie zdążę czytać wszystkiego. A czemu nasza Ekstraklasa grała? No to widzisz. No smoku, możesz mieć rację. Jak w mleku kozim Kleopatra. Szachownica Digital z łączem do neta kosztuje około 2000. Nie, mniej nawet. Ja mam taką szachownicę, mi się, słuchajcie, marzyła. 10 lat temu sobie ją kupiłem i na niej pracuję sobie. Jest w świetnym stanie. Aczkolwiek to taki był mój wymysł, a tam jak zakładałem firmę, to dotacja była i dlaczego by sobie takiej nie sprezentować, ale podoba mi się. Nie no, oczywiście niektórzy sobie kupują takie, ale ona kosztuje mniej, jest 1700, 1500 nawet. Nie grałem z Hikaru nigdy. Szachownica turniejowa to 200, aha, kształtony koniecznie. Dobra, mistrz międzynarodowy, moi drodzy, lecimy dalej. Obrona Greenfelda dla początkującego nie polecam. Chociaż poczekaj, no Greenfeld nie wiem, może. Ciężko mi stwierdzić. Nikt mi tego pytania wcześniej nie zadał, więc nie wiem, powiem ci. Nie wiem. Może, bo tam jest troszkę ostro, ale chyba nie, wiesz co? Możesz się pogubić. Lepiej grać troszeczkę debiuty no takie, jakby to powiedzieć, niespokojniejsze, ale może nie za ambitne na początek, tak? Jakby to nie zabrzmiało. Żeby też się nie zniechęcić. I dużo jest tutaj niuansów w tej pozycji. No właśnie tutaj zagramy sobie H3, żeby skoczek nie wlazł. On pójdzie pewnie tędy. A nawet nie. Zagramy tak. Jak zagra tu, wybijemy, pójdziemy gońcem i skoczek na C4 świetnie stanie. No jednak też nie. Goniec F4. Tu będziemy pilnować. On tu oczywiście chce, ja sobie tym skoczkiem tutaj wejdę. Wieża B1. W ogóle taki ruch teraz grozi chyba. Wieża B1. Tu muszę bronić. Uważać na E5 muszę, bo czasem na końcu jest goniec F5 teraz. Tutaj zagrał. Dziwne. Czekajcie, zagram tu, zbiję tu, no właśnie, a goniec tu. G4 zatem.
On pewnie tu się będzie chciał pakować i pewnie tak zrobi. No dobrze. Tutaj teraz chyba muszę uderzyć. Ale zaraz, tu mi zbije, tu. Tu. Teraz mój skoczek nie stoi zbyt fajnie. Dobra, wybijmy to, niech będzie. Wrócimy sobie tutaj gońcem. Żeby nie było tu niespodzianek. Ten pion słaby. Ale ten ruch już mnie interesuje. Więc B7. Wieżę przestawimy. Tu gońca. Może na spokojnie. Nie ma co się może rzucać, jeżeli on myśli. Pójdźmy tak. Aha, wieża A8, wieża E2 będę musiał, no i znowu jakieś problemy tutaj się pojawią. Chociaż niekoniecznie, bo jak zbiję tu, to zawsze tego odbiję, niby struktura gorsza. Chyba uderzę tutaj, słuchajcie, teraz. Uderzę, nie ma na co czekać, idziemy. Bo w końcu tego ruchu w ogóle nie zagram i nic nie osiągnę. A tutaj otworzę, on wybije, ok, to ja na B5 zawsze kopnę. Dobra. No, wymiana jest chyba tutaj nieunikniona. G4, zobaczcie, jak się przydaje. Nie ma gońca na F5. Dobra. No i teraz tak, tu wisi, tu wisi, tu wisi. Ok, wisi Anand, jak to powiadają klasycy. Wybije, wybije na E7. Wybić na B5, goniec tu. No dobra, wybić muszę i chyba goniec B5 będzie bezpieczniejsze. Tu podwisa, goniec zagra tu raczej. To ja wierzę tu, tu. Potem tam, no tak, chyba tak trzeba. A zaraz tu, tu jeszcze jest ciekawe. Na wieżówkę. Tak zagrał! No to tutaj, jest tutaj strzał. Grozi tak. No. A, tu jest jeszcze ruch. Oj, 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 zapomniałem. No dobrze, ale to nie jest jeszcze tragedia. Bo ja biorę tego, nadal mam wolnego pionka. Tym tutaj będę chciał maszerować. Teraz nie mogę zagrać tu, bo tu mi kopnie w pewnym momencie. Jak zdwoi wieżę. Dobra, tutaj zagrał, to muszę teraz jakoś... Powiedzmy tak, tutaj, tu, tym pionem do góry będę chciał się człapać. Dobrze, chcę wybić, no idę pionkiem. Jak wybiję, to zbiję gońcem. Nie czekam tutaj na nic. Idzie mi na piona. No idzie i nawet się nie pyta. Jak zagram tak... Bije mi na F2 wtedy. Sprytnie. To sobie wymyślił. Chwilunia, ja mam trochę więcej czasu. Puściłem go tutaj, jak tak szybko go tutaj puściłem. Tutaj. Dobra, no muszę chyba tak. Aj, zbije, zbije tam wieża D7, jakieś bicie tutaj, coś tam, jakieś sztuczki. Dobra. Sztuczka jest taka, że tutaj grozi. Ale król F7, no właśnie. Patrzcie, znalazł tutaj mi jakąś obronę, no. Taki remisik raczej. Kurczę, będzie grał na remis.
O, wygram na czas. Dobra. A, to jest remis oczywiście. No dobra, ale z punkt to punkt. Za te wszystkie pięć porażek. Niech będzie. Trzeba sobie jakoś to tłumaczyć. No cóż, gość nie ogarniał czasowo, nie? No ale to... Zobaczmy w ogóle... Czy ja tam coś lepiej mogłem pograć, bo wydaje mi się, że stałem bardzo dobrze w debiucie. Ale może mogło mi się to wydawać. Tak. Wieża B8. Wieża. Pionek. Goniec F1 każe grać. No dobra. Czyli najpierw goniec F1, żeby puścić tu skoczka na C4. Bardzo ważna nauka, żeby jednak przestawić lepiej figury. A tutaj G4 było takie... A, takie niedojrzałym chyba ruchem, jak widać. B3 tutaj, E5. Czarne lepsze cały czas? O, teraz już nie. Teraz czy bić na E7, czy bić na B5? Na B5 pokazuje. Okej, no to jest blisko pewnie remisu. Tu może niepotrzebnie... Król G2 trzeba było. Niepotrzebnie zostawiłem jednak. Dobra, nie doceniłem, że na F2. Okej, poszło to poszło, punkty zostały. Patryku, ale ja nie potrzebuję 100 subów więcej. Mi jest to niepotrzebne. No wiem, jak to brzmi, wiem, tak trochę, wiesz. Tak, wyflagowałem smoku. No, digitalu. No jest win, no jest. Czas to też element gry, oczywiście. No słabo pograł jak na jema. No wiecie, to jest... Może to też jest jakiś Nestor, nie wiadomo. No tak wiecie, nie chcę tutaj dyskryminować Nestorów, ale no taka jest kolej rzeczy. No, jak ja, daj Boże, dożyję 60, to też będę grał słabo w szachy. Znaczy to jest naturalne chyba. Mam nadzieję, że jestem dobrze zrozumiany, nie? Tutaj ja absolutnie nikogo nie chcę obrazić. Oj, dola. Ja bez przesady, mnie to nie rajcuje generalnie. Zdrówko, dobrze, dziękuję Mikołaju. Pytanie, ile zarabiasz na YouTubie? No już takie pytanie było, na to pytanie nie odpowiadam. A może, o Jarosławie, widzisz? A może faktycznie tam pieniste jakieś wlatuje i rekreacja totalna. Czemu nie? Hikaru ma 9 na 9? No to tak trochę słabo chyba, nie? Mógłby lepiej pograć. Następnym razem mam nadzieję, że się poprawi. Ok. No, podpuszczacie mnie tutaj, sorry. Podpuszczacie. Czy lubię Hikaru? Lubię. Lubię. Kiedyś za nim za bardzo nie przepadałem, ale teraz lubię. Słuchajcie, która to jest runda? 10. Lubię. Troszeczkę się zmienił chłopak. Dobra, mistrz międzynarodowy kolejny. Gramy swoje. Dobra, zagram znowu to samo. Tym razem może poprawię swoją grę ciutkę tutaj. Jak tam się grało? Chyba tu. Hetman B6? Tu? Wieża? Tak szło, dobrze. Ok, no to tutaj jest bicie. To już teraz strategicznie. Ok. O ile się da. W Białymstoku rzadko bywam, ale prawdopodobnie 29 maja będzie turniej. Więc będę. Nieco prowokacyjny ruch, skoczek B4. On na mnie na skrzydle, a ja tutaj coś spróbuję uskutecznić. Tak. Chociaż tu jest jakiś już ruch. Ciekawy. Idzie na mnie tam, nie?
Jak on idzie na mnie, to my spróbujemy. Dobra, zagramy b4, za chwilę zagramy e4. Może taki ruch, jeszcze tak można próbować. No właśnie, on tu na mnie strasznie idzie. Bardzo napiera. Czekajcie. Coś mi tu nie gra. To nie wierzę, że ta pozycja jest dla czarnych jakaś fajna. To mamy do 8 musi iść. I wtedy kopniemy tu. Nie, nie kopniemy tu. Kopniemy tu. I ten goniec jak będzie wymieniony, to też będzie miał małe szanse ataku. W ogóle tu nie, G3 nie gram. Jak zagra H3, to wtedy G3. Okej, idziemy po swoje. Chodzi o to, żebym tu też mógł zagrać. Zawsze mam też goniec F1, słuchajcie, na obronę. Chyba, że jakieś poświęcenie trzeba liczyć. Ale raczej poświęcenie nie wchodzi. Okej, idziemy tak. Otwieram pozycję, staram się otworzyć w centrum pozycję. Jeżeli król jest w centrum, to w ten sposób próbujemy robić. Jak zbije, to w ogóle chyba końcem nawet. Ok, idzie tam na mnie bez trzymanki. Idzie na mnie. Dobra, grozi tutaj mat, więc muszę tak zagrać. Bez dwóch zdań. Oj, żeby tu jakieś mi już nie wchodziły. Już za dużo figur mnie atakuje tu. A nie, dobrze. Dobrze, tu się broni. Jeżeli H3, to tak. Ewentualnie hetman bije G2. Nie, no co ja w ogóle myślę? Hetman G2. Bez przesady. Tu już skoczek podwisa. W ogóle jak tu zbije, to on sobie otworzy tam gońca, nie? Dlatego tak zagramy. Jakiś hetman G4, żeby tu skoczka spróbować zbić. Muszę oczywiście mieć na uwadze to, że tutaj ten atak zaraz się może nasilić. A właśnie, sam poszedł, słuchajcie. Poszedł ostro. Tego ruchu za bardzo nie doceniłem. Ale zejdźmy królem. Goniec G4. Okay. Grozi bicie. Trzeba uważać. Bronimy. No ten atak, słuchajcie, się zrobił taki kąśliwy nieco. Znaczy, król nie będzie miał problemów za chwilę. Oby miał. No tak, bo tu jak wejdzie na F4, to już będą problemy. Muszę to wybić. Powiedzmy tak. Co on chce zrobić tym posunięciem? Bo nie zakumałem za bardzo. Aha, goniec F4. No bronię, po prostu bronię.
Tak. Dobra, wymienimy. Jest, mamy go. No, mamy 5 punktów. Nie najgorzej, nie? Po takiej serii porażek. Najwyższe miejsce w Title Tuesday było w top 100 na pewno. 80, 70, które jeszcze 60, już dokładnie nie pamiętam. No, Hikaru znormalniał trochę, tak. No tak, jak ktoś jest 10, to jest nienormalny. Nie, chodzi o to, że on zawsze był taki zarozumiały, czy w wywiadach, czy nie w wywiadach, ale zmienił. Trochę się to zmieniło. Przyjął trochę chyba inną teraz drogę swoją kariery, więc fajnie, fajnie, fajnie się go słucha. No ja lubię, on jest top według mnie, no. Tak, tam G3 też się grało, Kuba, tak, ale wybrałem inną drogę, ja wiem o co chodzi. No mamy to, jest. A, no faktycznie, drugi IM na rozkładzie. No i spoko. Jest dobrze. Wiesz co? Asze, cówka, ja nawet nie wiem... Przepraszam, na emocje. Nawet nie wiem, o co chodzi w tych ich tam zwariowanych sprawach. Sorry. O, dzięki Artus. Artus X, dzięki serdeczne. No była zadyma, była. Ale jest luz. Jest dobrze. Jeszcze jedna partyjka została w Title Tuesday. Słuchajcie, wyślę wam link tutaj do nocnego pako. Jest to Marcin Sieciechowicz, mistrz międzynarodowy. Też gra Title Tuesday, ale dopiero zaczął swoją przygodę na Twitchu. Zajrzyjcie tam do niego i napiszcie, że jesteście ode mnie. Będzie mu miło. Ciekawe, co powie. Dajcie mu followka, będzie się cieszył na pewno. Też tam chłopak sobie... też jest bardzo dobrym mistrzem międzynarodowym. Pójdźcie do chłopaka. Dzięki serdeczne. A trzeba promować tutaj naszych szachistów polskich. A dopiero zaczął w internecie tam coś sobie nagrywać i streamować. Dzięki, że mu piszecie fajne rzeczy. Spoko. Od razu lepiej, nie? Z tych 5 widzów robi się 35. Zresztą mu głupiego. Ja jeszcze go nie zrajdowałem, tylko wam wysłałem oczywiście linka. O, cześć, maksymalna moc. Mam nadzieję, że tam czytasz książki szachowe i analizujesz partie. A nie jakieś Minecraft. Dobra, ostatnia runda. Mamy CMA, moi drodzy, lecimy. D4, no to chyba standardowo gram swoje, nie? Dzięki serdeczne, Cinku, za info. Dzięki smoku. Okej, okay. No to z koszkiem. No to skoczek. Do B5 będziemy próbować docierać tutaj. Teraz mogę chyba zagrać nawet E6.
No B5, idziemy twardo. Otworzyć linię trzeba. Dzięki Saf, dzięki serdecznie. Właśnie obiecałem sobie, żeby wyprowadzać figury. Wiem, że to brzmi banalnie, ale w momencie, gdy wyprowadzę te figury, to ta gra jakoś się klei. Trzeba o tym pamiętać. W sumie ciężko mi ocenić tę pozycję. Raczej w moim stylu, w miarę chyba spoko. No tutaj wymiana, goniec F5. No i już mi się podoba, już mogę tutaj trzasnąć na przykład, ale to też jest takie odpowiedzialne zagranie. Trzeba uważać na taki ruch. Wieża B4, no przecież, na pionka, tradycyjnie. Ok. Goni mnie, no to uciekamy. Dobra, hetman F6 chyba, jakieś takie chocki, klocki. To na B2 pionek wisi, jeżeli tutaj goniec sobie gdzieś tam ruszy. Muszę zawsze pilnować tego pionka, ale tutaj mam chyba plan przerzucenia się. A no właśnie, coś mi tutaj już grozi. Właśnie i to zostało pokazane w tym momencie. Ale czy nie zagrać tu? On wybije, wybije, goniec wybije, wybije mi tu wieża E2. Tam się jakaś aktywność powinna pojawić. Wydaje mi się, że tak zrobimy. Zagrajmy aktywnie, nie panikujmy. Zagrajmy aktywnie, nie będę się przecież cofał. Wieża E2 miałem grać, a ja już wieża B8 sobie wymyśliłem. Wieża E2 oczywiście, na pionka tutaj naciskać. Tylko kwestia, jak dalej progres robić. No właśnie, to może być chyba trudne. Zawsze mogę tu oczywiście zbić, ale to chyba mnie nie za bardzo interesuje. A no tutaj mnie atakuje, dobra. Tu zagra, ok. Dobrze zagrał. Dobrze zagrał i dobrze gra. Coś tu wyszło nie tak. Z tym moim aktywnym planem. Zapomniałem, że jeszcze mam F6 w razie czego po gońcu. Więc gram wieżę E7. Trochę za długo to trwało. Skoczek może odejść i jakiś tutaj D6 grozi. No właśnie, dużo grozi. Jak odejdę skoczkiem, to tu mi walnie. No zbiję pionka, bo chyba muszę. Jeszcze się uratowałem takim ruchem. Muszę F5, gońcem wybić i tutaj coś napierać. Muszę. Taki ruch to tam raczej. To jakaś nadzieja. Skoczek raczej pójdzie na G5. Albo jeszcze lepiej. Wybijmy to, bo tutaj skoczki zawsze są skomplikowane, a tu będę na F2 napierał. Jestem bez piona, ale tutaj uciekam w razie czego. Jakieś takie tutaj próby na cokolwiek. Czasu trzeba pilnować.
Nawet tam coś próbować pionkiem szarpać. Tu wybijmy, tu trzymamy jeszcze. Ten pionek będzie uciekał. No niech ucieka, gramy tak. A, wymiana gońców będzie. Aha, sprytnie, sprytnie. Muszę wymienić i tak tego pilnować. No ma 5 sekund. On ma 5 sekund. Tak. Tu już się gubi, nie? Już się chłopak gubi. No i dobrze. Mamy go. Mamy go, moi drodzy. No co, to 6 punktów, to wielki comeback. 2 z 7 i 4 z 4. Masakra. Coś tam było pewnie. No, macie rację, już teraz piszecie. No ale dobra, pilnowałem się, żeby tutaj po prostu tego nie oddać. No, 6 punkcików, no dobra, to płakać nie będziemy. Jednak tak muszę stwierdzić, że ten spokój i niepoddanie się miało też znaczenie, żeby się nie denerwować. No wiecie, kto by wytrzymał 5 porażek z rzędu, nie? Ale wyszło fajnie, wyszło superancko. Superancko wyszło. No trzeba się cieszyć z tego, co jest pozytywne.